Siemanko, z tej strony Adam i witam Was na kanale Zakręceni w Lewo. Dzisiaj czas na kolejny odcinek serii Transferowe Fakty i nasze domysły. Tak więc zapala się zielone światło, taśma idzie w górę i poszli. Siemanko moi kochani, w kolejnym odcinku z serii Transferowe Fakty. I nie tylko tak naprawdę, bo tutaj dodajemy różne tematy, rozwijamy niektóre. No i lecimy na bieżąco, codziennie coś się dzieje. Dzisiaj sobie o transferowych faktach porozmawiamy troszeczkę w innym gronie niż ostatnio. A mianowicie, cały czas pozostał z nami Dawid, wam znany jako Farmer. Witam cię, Dawid. Witam wszystkich serdecznie. I oczywiście powraca do nas ostatni Mohikanin, Mati tak naprawdę. Siema, Mati. Witam serdecznie wszystkich. No to się chłopaki przywitali. To na początku rozgrzewkowe pytanie. Jak to ostatnio stwierdziłem, że na początku przed każdym odcinkiem takie pytanko. Nie będzie to trudne pytanko, tym bardziej, że chłopaki mieli się przygotować. Także uwaga, kto pierwszy, ten lepszy. Ile razy Krzysztof Buczkowski został drużynowym mistrzem świata juniorów? Mogę jeszcze prosić o powtórzenie pytania? Szybko, no powtórzenie pytania. Ile razy Krzysztof Buczkowski został drużynowym mistrzem świata juniorów? Bez sprawdzania. Dwa razy. No, Mati, coś ciebie nie słyszałem, powiem szczerze. No nie, no ja byłem grzeczny, poczekam najpierw, niech Dawid sobie powie, niech młodzi najpierw. No to no. Słyszę, to Dawid zazwyczaj się nie myli, no to też no, dwa razy. Zgadza się. Dawid, kurczę, wygrywasz za każdym razem, ale myślałem, że szybciej na to odpowiesz, a nie wiem, czy pewnie sobie tam szybko nie zerkłeś, no ale w każdym bądź razie. Nie, gdzieś się jeszcze pytania. Aha, no, moi kochani. Pytanie zadałem o Krzyśka Buczkowskiego, bo jak zapewne wiecie, Krzysiu Buczkowski, wychowanek Mr. Garden GKM-u Grudziądz, postanowił opuścić domowy kąt i przenieść się do innego klubu, na razie jeszcze nie wiemy. No i właśnie, i tak naprawdę sobie szybciutko przypomnijmy tylko, że właśnie Krzysiu Buczkowski startował dla tego klubu kilkukrotnie. Zaczął w latach 2002-2004, później była przerwa, wrócił w 2010 roku do 2011 roku i później tak naprawdę od 2015 roku właśnie do tego bieżącego 2020 reprezentował barwy GKM-u Grudziądz. No i powiedzcie mi od razu, Mati, na dzień dobry, bo ciebie nie było. Czy zaszokowała cię ta nowina, czy mimo wszystko przypuszczałeś, że może to się tak skończyć? Wiesz co, powiem ci tak, zazwyczaj jak to było w większości tych wszystkich transferów, że klub nie chciał zawodnika, a tu tak naprawdę klub chciał Krzysztofa zatrzymać, lecz sam Buczek no, szuka nowych wyzwań i postanowi zmienić swoje otoczenie. To jest dla mnie takie no, może nie najdziwniejsze, ale takie no nieco dzienne. No dokładnie, zgadza się i powiem wam szczerze, że czytałem jego wywiad też krótko po tym, jak ogłoszone zostało, że Krzysiek odchodzi, że on tak naprawdę powiedział, że nie chce mieć tam pewnego stołka w drużynie na zasadzie, że czuje się, że robią to, no nie chcę tego nazwać, że łaskę Krzysiowi, że jest wychowankiem, to miejmy tego Krzysia, ale po prostu stwierdził, że musi poszukać nowych bodźców, nowych wyzwań, bo nawet po tej kontuzji nie był w stanie tak jakby mówić, tak jakby to zabrzmiało to na zasadzie, że nie przygotował się w 100% tak jak powinien, że nie czuł takiej, nie wiem, czy to nazwać presji wyniku, czy jak. Łukasz, przepraszam, Dawid, co ty o tym sądzisz? W sensie sądzę o tym, że po prostu, no, jak Krzysztof Buczkowski, no, szkoda trochę, że odeszedł z GKM-u. No, ja myślę po prostu, że warto zmienić klimat, jeżeli jest się słabym po prostu już sprzętowo i gdzieś się gubi. W tej Ekstralidze już 6 lat, w sensie, przepraszam, 8 lat już jeździ w Ekstralidze. To warto się zmienić kąt. Jeżeli zmieni ten kąt, mam nadzieję, że po prostu odbuduje się w tej formie. Czy ty, Mati, myślisz, że po prostu coś się wypaliło i właśnie to jest dobry moment na opuszczenie tak naprawdę swojego gniazda gołębiego, bo ja do końca nie jestem przekonany, powiem szczerze, Mati. Powiem tak, no, Krzysztof zapewne on wie, co dla niego najlepsze. Mhm. Widocznie no, nie czuł się na tyle na siłach, żeby
tym bardziej jako kapitan, pamiętajmy o tym, no być no najgorszym w zespole, to nie jest na pewno mnie, bo od kapitana się więcej oczekuje. On sam wie, że musi zmienić swoje otoczenie, poszukać nowych bodźców, wyzwań, może, nie wiem, po prostu do czegoś nowego musi spływać, żeby kto wie, też nie wróci do Grudziądza tam po roku czy po dwóch, lecz na to chwilę to dobrze mu zrobi przejście na gdzie indziej. Czy to do zespołu ekstraligowego, czy do jakiegoś klubu z niższej klasy. No właśnie, Mati, i tutaj fajnie temat zacząłeś, bo sam Krzysiek w tym wywiadzie, co dzisiaj czytałem, stwierdził, że priorytetem jest pozostanie w PGE Ekstralidze, ale wszystkie opcje są na stole, dokończył to. Krzysiu ma 34 lata. W tym sezonie wykręcił średnią biegopunktową 1,098, co nie powala na kolana i przyszły pracodawca. Co prawda Krzysiu prosił, żeby przyszli pracodawcy nie patrzeli pod kątem tylko tego sezonu, tylko wzięli całokształt jego kariery. No właśnie, Dawid, i czy ten całokształt tej kariery twoim zdaniem nie jest w takim momencie, czy nie jest w takim momencie, że jednak powinien zejść ten szczebelek niżej? Ja myślę, że powinien zejść szczebelek niżej, bo jeśli zauważyłem, że on cały czas w ciągu dwóch lat miał zwyżkę niżej formy i uważam po prostu, że przypomnijmy sobie, że on też zdobył złote medale w drugim Pucharze Świata juniorów i był jeszcze dziką kartą w Grand Prix. I to też daje doświadczenie spore, ale mam nadzieję, że Krzysztof, jeżeli będzie w pierwszej lidze, ja mam nadzieję, że wróci do Polonii Bydgoszcz, do ciebie, do twojej drużyny. Bardzo bo bym tam chciał. Już. Tam już święcił takie awanse, czasami spadki, ale widać, że Krzysztof bardzo lubi bydgoski tor. Dwa lata temu miałem przyjemność być na asach dla Tomasza Goloba i jeśli będzie w Bydgoszczy, to będzie bardzo ciekawie i mam nadzieję, że może poprowadzi chociaż Bydgoszcz do play-off. No właśnie, Mati, do ciebie podobne pytanie. Który kierunek, jeżeli byś miał okazję, to byś Krzysiowi wskazał? No powiem ci tak, no chodzą słuchy, że Krzysztof ma iść do Lublina, lecz no jak wiemy w ostatnim, w tym sezonie, który mija, no tak naprawdę wiecie jaka była sytuacja, że i zarówno Paweł Miesio, jak i Jakub Jamuk nie mieli pewnego miejsca, a to było najgorsze, co mogłoby przydarzyć się Buczkowi. Dla niego to po pierwsze przede wszystkim powinna być regularna jazda, zejście z presji i odnalezienie siebie. I tak samo jak Dawid dobrze powiedział, dla niego świetnym klubem byłaby Polonia Bydgoszcz, z którą święcił niemałe te sukcesy. No ja też bym się bardzo ucieszył, oczywiście na razie nic jeszcze ogólnie nie wiadomo. Przypomnijmy sobie troszkę statystyk, może tutaj Krzyśka w tym momencie sobie przygotowaliśmy. KSM na przykład Krzyśka do tej pory od 2014 roku wyglądał następująco. 2014 6,92, następnie 7,17, 7,44, 7,72. Jak widzicie, ta średnia taka, no nie najgorsza, ale też no średni poziom, dobry zawodnik, tak? Dobry zawodnik. Później było trochę gorzej, 6,15. W zeszłym roku 7,08, a w tej chwili jak wyciągnąłem średnią meczową, no to wychodzi Krzyśkowi 3,33 i moi kochani, to nie idzie w dobrą stronę, do tego te ostatnie kontuzje, faktycznie coś musiało pęknąć, bo tak jak Mati zauważyłeś przed chwilą, rzadko dochodzi do sytuacji po tak słabym sezonie, że to wręcz działacze zabiegają o to, żebyś jednak spróbował jeszcze raz z nami. A zawodnik po dłuższych rozmowach, jak sami stwierdził i klub i zawodnik, stwierdzili, że jednak nie. Ja w pierwszej chwili właśnie pomyślałem sobie, że Krzysiu może ma właśnie na uwadze te starty o szczebelek niżej, żeby się odbudować, znowu wrócić silniejszy. Nie wiem z jakim klubem, fajnie było, żeby to była Polonia, ale to Krzysia oczywiście jest decyzja, to mu pozostawiam. Ale z drugiej strony później przeczytałem właśnie ten Krzyśka wywiad, którym on jednak priorytet widziałby w Ekstralidze. I tak jak Mati tutaj zauważył, moi kochani, Lublin. No i do końca byłby na pewno pod dobrymi skrzydłami. Problem w tym, że jeżeli byłyby na samym początku już jakieś problemy typu formy Krzyśka,
No to podejrzewam, cackaliby się i by było podobnie, jak to właśnie Mati powiedział, miało miejsce w przypadku Pawła Miesiąca czy JJ-a, czyli Jakuba Jamroga, bo po prostu no tam będzie walka na przyszły rok w Lublinie o playoffy i ja życzę Buczkowi z tego miejsca naprawdę, żeby wybrał dobrze, wybrał z głową. Mam nadzieję, że wybierze coś, co będzie dla niego naprawdę dobrą opcją na odbudowanie się, bo Krzysiek tego potrzebuje. Co wy o tym dokładnie myślicie? Dokładnie, on potrzebuje spokoju teraz. Spokoju, stabilizacji i odnalezienia właśnie tej swojej świetnej formy, bo ja przypominam, w roku 2017 miał średnią na poziomie 1,929. No to... Tak. No to o czym świadczy. Dokładnie, jestem tego samego zdania i powiem wam, tak jak Mati, czy to ty, Dawid, zauważyłeś, że on potrzebuje takiego poluzowania, żeby ktoś mu na zasadzie tą presję zdjął. A w pierwszej lidze co jak co, kurczę, to może nastąpić. Bo oczywiście wymagania nawet w Polonii by były duże, jako lidera byłby pewnie kontraktowany, czy w innym jakimkolwiek klubie, ale mimo wszystko... No poziomy sami widzimy różnią się ekstraligowe a od pierwszoligowych i wydaje mi się, że Krzysiek spokojnie by sobie w tej pierwszej lidze poradził. A Dawid, a ty jak myślisz właśnie? Czy ta presja powinna być mniejsza w innym klubie? Ja mam nadzieję, że powinna być presja zmniejszona, bo jeśli stawiasz się wysokie cele przed, na przykład jeżdżąc przed sezonem, w wywiadach różnych prezesi mówią, że chcę, żeby ten zawodnik jeździł powyżej dwóch. Chcę, żeby ten zawodnik po prostu się już po prostu wpiął w górę. Chcę po prostu, żeby ten zawodnik trzymał formę. I to robi dużą presję. Na przykład daj mi na to, czyta zawodnik na wywiad sportowe fakty, albo ma na przykład rozmowy z prezesami, albo jest spotkanie przedsezonowe, to wbiera dużą presję. Bo jeżeli, dajmy na to, ja taki, nie wiem, prezes powiem, biedź, masz jechać, komplety zdobywać i bonusy, to już wtedy wbiera sporą presję i jest taki bardziej trochę nabuzowany. Ja myślę, że ja myślę po prostu, że jeśli byłby prezesem, to ja bym nie stawiał takich warunków. Mają jechać swoje, co tam przygotowali w tych silnikach, tam w motocyklach i mają po prostu jechać. Jeżeli no nie wyjdzie im ten sezon, problem, to by się mówi trudno, tak? Problem było w Grudziądzu też to, że z roku na rok to ciśnienie na playoffy rosło, tak? No właśnie, dokładnie. Tak, Adam, to dobrze to wyjąłeś. Sukcesywnie prezesi Grudziądzy dokręcali tą śrubkę. Wzmacniali tą cegiełkę po cegiełce, budowali coraz ten mocniejszy skład i właśnie ten sezon miał być przełomowy. To miał być ten sezon, w którym w końcu GKM wejdzie do tych właśnie upragnionych playoffów. Lecz no, jak wiemy, wyszło jak wyszło, no i niedosyt pozostał. Dokładnie. No i cóż, jednym no z winowajców no tego wszystkiego no jest no Krzysztof Buczkowski. Ja wiem, że złośliwy powiedzą, że teraz ucieka, że pod winą, że powinien stawić czoła. Moim zdaniem nie, ja tutaj się nie zgadzam z tą opinią. Krzysiu zrobił to po prostu, żeby ten sezon się nie powtórzył. Czasami po prostu trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić, bo pamiętaj, tak jak Mati powiedział na początku, zanim zaczęliśmy, on zawsze do tego Grudziądza będzie mógł wrócić, więc może wrócić silniejszy. To nie jest w jedną stronę, że odchodzi i hejdło. Nie pali mostów. Także w tym miejscu postawimy sobie kropkę i życzymy oczywiście Krzyśkowi, żeby wybrał jak najlepiej i żeby następny sezon był zdecydowanie lepszy. No i moi kochani. Nieważne, czy ekstra liga, czy pierwsza liga. Dokładnie. To co, moi kochani, przechodzimy sobie dalej oczywiście. Kolejnym zawodnikiem, co jest świeżutki news i jeszcze nie wszędzie potwierdzone, ja sobie tylko pozwolicie tutaj przygotuję to. Tak, moi kochani. Krzysiu Kasprzak zmienia otoczenie. To, że zmienia otoczenie, było już ostatnio dosyć głośno o tym mówione, ale teraz się potwierdziło na stronie Speedway News, możecie znaleźć to potwierdzenie, że Krzysiu Kasprzak, może szybciutko je przeczytam, bo to jest krótki tekścik. Nie od dziś wiadomo, że występy Krzysztofa Kasprzaka w sezonie 2020 nie zadowoliły zarządu, jak i kibiców. Mimo iż w latach parzystych przyjęło się, że leszczynianin miewa dobre sezony. Tym razem nie poszło to zgodnie z tym schematem. Jak wynika z informacji portalu speedwaynews.pl, KK w przyszłym roku nie będzie
walczyć już o punkty dla Stali Gorzów. Nie zmienia to jednak faktu, że dalej będzie występować, uwaga, uwaga, w żółto-niebieskich barwach, gdyż nowym klubem wicemistrza świata z 2014 roku ma być GKM Grudziądz. No i właśnie, i jak taka wiadomość wam się, chłopaki, spodobała? No, Krzysiu Kasprzak, tak naprawdę, ja byłem w szoku, przeczytałem to, że on od 2012 roku już jest w Gorzowie, to zobaczcie, ile to jest lat, to jest niesamowite, jak ten czas zleciał. No, dokładnie, on sam rzadko kiedy zmienia kluby, bo też no przez 9, poczekaj, przez ile lat Unię Leszno reprezentował? No przez 10 sezonów. No to też no rzadko kiedy też zmienia swoje barwy. No cóż, no sami wiemy, jak ostatnio wygląda sezon dla Keikea. No w sali brakuje dla niego miejsca, zastępuje go gość i tak naprawdę no cóż, zawodnik, który w przyszłym roku powróci do Grand Prix, no kurde, czuję, no nie ma rozgoryczenia, że tak naprawdę nie okazano mu takiego wsparcia jak i Iweksenowi. Cóż, no i też podobnie jak Krzysztof Buczkowski, szuka tego nowego bodźca. Bo też od 2 lat już forma KKR no jest, no jak to mówią, no nawet nie od 2 lat, Maciej. Albo nawet i więcej, no nieco do życzenia. Powiem szczerze, od tego właśnie 2014 roku, gdzie zdobył wicemistrzostwo świata, KK tak naprawdę pikuje w dół, moi kochani. I tego wszyscy się dziwiliśmy, że po tak świetnym sezonie nagle zaczął mieć no, tragiczne sezony. Wypad z cyklu Grand Prix, w lidze coraz gorzej. Co prawda, tak jak tutaj było napisane, no złośliwi się śmieją, że KK miał parzyste sezony lepsze, nieparzyste gorsze, ale oczywiście to tylko głupie dywagacje tak naprawdę. Ale coś się wypaliło w tym zawodniku. Na moje to jest słuszna decyzja, chociaż stało się to troszeczkę, tak jak Mati przed chwilą powiedział, no czy ofiarą został, nie wiem, czy to nie jest za duże słowo, ale po prostu no nie dostawał już szans na koniec w tym sezonie, tylko czy z drugiej strony można powiedzieć, czy klub go odstrzelił. 10 lat jeździł dla Stali Gorzów i nawet miał przecież, wiadomo, te gorsze sezony, więc wydaje mi się, że on tych szans miał wystarczająco dużo, żeby chociaż zrobić w tych latach 2 naprawdę takie sztosy sezony, nie? Ale sztosy już mówię, nie dobre, tylko sztosy. Być takim naprawdę wicemistrzem świata, jak właśnie wtedy w tym 2014 roku. I po tym roku tak naprawdę dawano mu te szanse, dawano, ale no on miał zawsze być liderem polskim, seniorem obok Bartka Zmarzlika, a to po prostu nie do końca wychodziło, dlatego Stal Gorzów miała ostatnimi czasy problemy, jakie miała. I czy, Dawid, twoim zdaniem to jest dobry ruch Krzysia, że jednak no zmienia to otoczenie, nie? Ja uważam, że to jest tak średnio, bym powiedział, że zmienia otoczenie, bo widziałem dzisiaj komentarze na Stali Gorzów, że bardzo kibice go wielbią kultem, jak to poczytałem. Po prostu kibice go bardzo uwielbiają i tak trochę słabo, że ulubieniec kibiców odchodzi z czyjegoś klubu, bo jeśli odchodzi do GKM-u, nawet jak przyjedzie jako gołąb do Stali, tak, to będzie przywitany bardzo miło, ale w sensie uważam, że zmiana tak klubu trochę uważam to za taki trochę nietrafiony, bo no jeżeli wybiorą na nim dużą presję, tak jak na Krzysiu, to wtedy może być źle i ta forma może spaść w dół. A przypomnijmy sobie teraz, że on awansował do cyklu Grand Prix z Goriczą. Jeżeli bardzo będą wybierać na niego presję, to w Grand Prix też może sobą pojechać. I to nie jest tak, że tylko w Ligowie, tylko też Grand Prix. Słuchaj, no medal dajcie temu, moi kochani, kto trafi z formą Krzysia Kasprzaka na następny sezon, bo to jest taka niewiadoma. Bo ja cały czas się łudzę, że on potrafi wrócić do tej najwyższej swojej formy. Oczywiście głównie, słuchajcie, umówmy się, Mati i Dawid. Przecież tu głównie chodzi o sprzęt, nie oszukujmy się, głównie chodzi o sprzęt. Bo przecież on się, ja to zawsze powtarzam, Krzysiek się nie oduczył jeździć, tak? Widzieliście, miał w Goriczan sprzęt? Kurde, fruwał na tym torze. I wywalczył sobie awans. W lidze kompletnie jechał do tyłu, ogony, nie pierwszy raz. Teraz jest inne pytanie, Mati, do ciebie. Czy kierunek GKM Grudziądz to jest dobry dla Krzyśka, czy tak jak Dawid przed chwilą powiedział, i my żeśmy przed chwilą również mówili, GKM no cał roku no już naprawdę dokręca tą śrubę i chce wjechać do tych playoffów, więc presja pewnie mniejsza nie będzie.
Wiesz co, powiem ci tak, Adam, to jeszcze też nie jest przesądzone oczywiście, że trafi akurat do grudziąckiego GKM-u. Czy to dla niego będzie dobrze? Powiem tak, no. Presja to, wiesz, nigdzie nie ma tak, że o, jedziemy bez presji, bez niczego, bo nawet te słabe zespoły mają presję walki o byt. No ale no, jeżeli no, KK, no, jakby to powiedzieć, no jeszcze chce coś znaczyć, to nie musi się, nie może się bać żadnych wyzwań. O, tak to powiem. A mi się I wyzwanie w Grudziącu nie powinno go przerosnąć. Wiecie, jeżeli to mi też... Jeżeli jeszcze chce się liczyć, walczy o najwyższe cele. Zgadza się. Wiecie, co mi się jeszcze wydaje, moi kochani? Że Krzysiu, jeżeli oczywiście te informacje się potwierdzą, no ale speedwaynews.pl to jest naprawdę też porządna strona, więc no chyba babola by nam nie zrobili, ale w razie co, to przepraszamy, jeżeli taki babol by miał miejsce. W każdym bądź razie, GKM to jest, zauważcie, też tacy zawodnik, że jak oni postawią na zawodników przed sezonem, to na przykład to, co rozmawialiśmy, że jeżeli by na przykład Krzysiu miał pójść do Lublina, chociaż gdzie wiemy, on wycofał się rakiem w zeszłym roku i tam te ich relacje nie są za ciekawe, więc to raczej od razu ciężko, trzeba było skreślić Lublin, chociaż nigdy nie mów nigdy, to jest żużel. Ale z drugiej strony, do czego dążę, że w Grudziądzu tą szansę jednak wie, że nie będzie tak zastępowany, że jednak tam dają tym zawodnikom, na takich, jakich wybrali. Zobaczcie nawet w tym sezonie, jak długo dawali szansę czy Przemkowi, czy Buczkowskiemu, tak naprawdę zanim sięgnęli po gościa, nie? No chyba, ale z drugiej strony też, Adam, no nie oszukuj się, nie było kim zastępować. No dlatego mówię, dlatego idąc do Grudziądza, wiesz, że jest tam Przemysław Pawlicki i jeżeli tak do tego dojdzie, to będą stanowić parę seniorską. Nie wiadomo oczywiście, jak dalej będzie wyglądał skład Grudziądzan, ale nie wydaje mi się, żeby szukali kolejnego zawodnika na zasadzie no właśnie seniora, który tak, miałby walczyć o skład. Ja myślę, że bardziej w juniorów będą tak celować, no, powiem swoją największą polączkę. Ja powiem szczerze, że Krzysiu Kasprzak, tak jak właśnie tutaj gdzieś miałem jeszcze napisane jego średnie, chyba że wy macie, to możecie mi pomóc troszeczkę. W sensie macie... jaki sezon w Adamie? No, ostatnio najlepszy sezon to który miał, jak możesz? 2014, 2,302, czwarte miejsce. No to czytaj po kolei te średnie, jakie właśnie było od 2014 roku. Ale nie. Do której, ale też od początku kariery, czy...? Nie, od tego 2014 chcę pokazać właśnie, jak pikował w dół. Wiesz, jaki jest problem? Mhm. Na Wikipedii jest tylko 2014. Aha, no to spoko, no zdarza się, no to... Pozdrawiamy to nic... Wikipedię. Pozdrawiam. Tak, pozdrawiamy Wikipedię, nic się oczywiście nie stanie, ja za to mam tutaj Krzyśka Kasprzaka, jego KSM właśnie, no i w 2014 roku, wyobraźcie sobie, Krzysiu Kasprzak miał 9,21 KSM, później zjazd na 5,91, no to jest solidny zjazd, nie? Później miał znowu dobry, 8,64, potem już lekko w dół 7,02, 8,88 w 2014 roku, nie, poczekaj, bo muszę, 14, 15, 16, 17, 18 miał 8,88, w zeszłym roku 7,93, no i uwaga, teraz średnia meczowa 5,56, oczywiście nie pojeździł sobie w tym sezonie również, ale no jeżeli bierzemy 1:1 z Krzysiem Buczkowskim, no to niby średnia meczowa z tego sezonu wychodzi, że wzmocnił skład GKM Grudziądz. Tylko jeszcze mnie zastanawia, jaka forma psychiczna jest Krzysia Kasprzaka? Czy wy liczycie na to, Dawid, ciebie się zapytam, że on jest w stanie się odbudować i zostać prawdziwym liderem Gołębiarzy? Ja myślę, że tak bym ocenił, tak może będzie drugim albo trzecim zawodnikiem drużyny Gołębi. Bo tak w sensie uważam, że jeżeli trafi z sezonem, to go przeproszę, ale jeśli będzie taki sam sezon, trafi tak jak miał w Gorzowie, to uważam, że może być albo drugi, albo trzeci, bo w sensie jeżeli wybiorą na nim dużą presję, dajmy na to, i widać po Przemkowi, widać jaka była forma
tutaj ja zeszła na dół, to mam nadzieję, że nie będzie taki Krzysztof Kaczmarek na synem Przemysowem, albo na synem Głuczkiem, bo żal mi po prostu Krzysztofa, że nie wrócił do tej samej formy z lat, nie wiem, 2010, 2014, 2012. No, tęsknię za tym naszym DJ-em KKM 507. Dokładnie. I kończąc już, Mati, jaką przyszłość wróżysz Krzyśkowi na nadchodzący sezon? No powiem ci tak, no przechodzi do Grudziądzu niejako jak był w Gorzowie, legenda, pewny tego słowa znaczenia, tylko jako nowy zawodnik ma czystą kartę i no i cóż, no i czas napisać historię nową na nowo. Oddzielić grubą kreską to, co było złe i no i na nowo jechać. A z jakim skutkiem, to się okaże. No właśnie, także moim zdaniem Krzysiek naprawdę, moim zdaniem mimo wszystko to jest dobry ruch, Krzysiu, że zmienia po 10 latach, słuchajcie, to kupę czasu i co roku to tak naprawdę, tak jak powiedziałem, nie wyglądało za rewelacyjnie. Dobra, miał przebłyski, miał te lepsze sezony, ale to cały czas czegoś Krzyśkowi brakowało. Ja nie wiem, czy on już się tam czuł nie do końca komfortowo, czy może przesiąkł już po prostu tym jednym miejscem, czuł się za bardzo rodzinnie, nie miał większych celów, chociaż no żużlowcy wiemy. A tam już młode wilczki bardzo podgryzały. Podgryzały młode wilczki. Stracił on sam chyba na zasadzie poczucie, że ma pełne zaufanie w klubie w tym sezonie i po prostu tak to się skończyło. Ja życzę Krzyśkowi z tego miejsca oczywiście samych sukcesów w nowym klubie. Jeżeli to będzie GKM, tak jak piszą na stronie speedwaynews.pl, to fajnie. Jeżeli będzie to inny klub, również będę za Krzyśka trzymał kciuki, bo to też jest kawał historii polskiego Speedwaya, nie oszukujmy się. Dokładnie, no, swoje zrobi, no jedną nogą był mistrzem świata. No tego i teraz moje. Dokładnie. No i uwaga, moi kochani, na koniec troszkę smutna informacja moim zdaniem, bo tak naprawdę z naszej żużlowej rodziny znowu wypisał się kolejny zawodnik, tym razem niespełniony, nieoszlifowany diament, dziecko duńskiego Speedwaya, Mikael Bech. Jak zapewne wiecie, ostatnio nawet o nim rozmawialiśmy na live'ie, nie na live'ie, chyba w jakimś z odcinków, że przyjechał specjalnie pożegnać się z kibicami, bo już wiedział, że nie wystąpi. Wtedy jeszcze nikt oczywiście nie wiedział, że Mikael Bech zamierza skończyć karierę. Tak, ogłosił to w swoich mediach, za chwilę przeczytam tą informację. Tylko sobie o troszeczkę o Duńczyku porozmawiamy. Tak naprawdę ten Duńczyk wystąpił pierwszy raz z dziką kartą na turnieju właśnie w Danii w Grand Prix, jak miał 16 lat, wyobraźcie sobie. Także no już w nim upatrywano naprawdę następcę takich zawodników, chociażby jak Hans Nielsen czy właśnie Nicky Pedersen. Do tego trzeba dodać, że w 2012 roku przecież razem z Duńczykami był w tej drużynie, która wygrała drużynowy Puchar Świata. Sukcesy zbierał, bardzo młody zawodnik. Do tego jeszcze sobie tylko zerknę, pozwolicie, że się posiłkuję tutaj. Zadebiutował w Lidze Polskiej w wieku 18 lat w barwach z klubu z Rybnika. Później był oczekującym zawodnikiem w Falubazie Zielona Góra i również w Starcie Gniezno. Tak naprawdę jeszcze tylko się tutaj posiłkuję, pozwolicie, stroną. Już. Aha, tak naprawdę w 2017 roku pod koniec sezonu wziął go właśnie z Dunek Wybrzeże Gdańsk. Pojechał tam bardzo dobrze i zakontraktowali go na sezony 2018-2019, które miał bardzo udane. I tak naprawdę Dawid i Mati, ja nie wiem, co się stało z tym zawodnikiem w tym roku, że nie dostawał szansy. Ja nie wiem, czy był nieprzygotowany. W lidze duńskiej też nie za bardzo mu teraz szło. No i niestety, no taka informacja to zawsze jest smutna, że tak młody zawodnik, tak dobrze zapowiadający się, ja wiem, że to nie Polak, ale mimo wszystko żużlowa rodzina jest mała, jak ja to zawsze mówię, i no i odchodzi, i jednak postanawia zakończyć tą karierę. To jeszcze zanim oddam wam głos, przytoczę jego słowa, tylko zdecydowałem się na zakończenie kariery żużlowej. Zrobiłem to, gdyż nie mogłem znaleźć w tym pasji i motywacji. To była dla mnie ekstremalna, trudna decyzja. To były 23 lata mojego życia i chcę podziękować wszystkim, których spotkałem na mojej ścieżce podczas kariery żużlowej. Także, no, smutne te słowa są, moi kochani, i powiem wam szczerze, jest smutno, jest takich zawodników, naprawdę można wyliczać, którzy
coś gubią. Gubią to, ten sens jazdy na tym motocyklu, ten cały fun. I to jest trochę smutne, że tak ta jego kariera się potoczyła. Prawda, Mati? No powiem ci tak, Adam, no następny, który tak naprawdę po osiągnięciu sukcesu w wieku juniorskim, no gubi się w seniorce. Ta nakładana presja i te wszelakie niepowodzenia, no nie pomogły mu. No szkoda, powiem ci, że nie poszedł śladami duńskiego tria z Wybrzeża Gdańsk, tak jak Mikkel Mikkelsen czy Anders Thomsen, który no odnaleźli swoje miejsce w Ekstralidze. Zgadza się, ale ja właśnie twierdzę, że on by się odnalazł. Może ten sezon był po prostu taki, że na moje to troszeczkę pochopna ta decyzja, choć na pewno ją przemyślał. Tutaj też nie chcę nic mówiąc zawodnika. Ale to jest jego... Adam, słuchaj, nigdy nie mów nigdy. Rafał Kaczmarz też. Oczywiście, miał właśnie. Zakończyć karierę, a sam wiesz, jak powrócił. Właśnie więc... do... Więc właśnie jeszcze może nie mówmy hop. Kto wie, czy nas zgadza nie się. Zaskoczy wiadomość, że a, jednak... Ktoś go namówił. Mikkelberg kontynuował karierę. Ktoś go namówił, dokładnie. I powiem szczerze, że tak młody zawodnik, kurczę, no jeszcze dałby mu szansę. Dawid, czy twoim zdaniem... Nie, co powie ci, Adam, jeszcze tam nim oddasz głos Dawidowi. Nawet nie musiałby koniecznie w Polsce, tylko na przykład no, w rozgrywkach szwedzkich się odbudować, gdzie jest... No mniejsza konkurencja i w Danii na początek. Ja jestem pewien, że przecież ten zawodnik naprawdę potrafił się ścigać. To, że miał teraz ten sezon taki kurczę jakiś dziwny, że nie pojeździł tak naprawdę. No to ja bym go nie skreślał, bo same sukcesy, same liczby mówią wszystko. Prawda, Dawid? Tak, oczywiście. Uważam, że najlepszą budową dla Mikaela BH powinna być też druga liga. I jeżeli by na przykład na to taki prezes Ładziński zadzwonił do niego, to ja nie bym przyjął ofertę, bo po prostu uważam, że za wcześnie kończy tę karierę. Jeżeli ma się upadek w pierwszej lidze, to powinno się podnieść w drugiej lidze. Już wiele takich przykładów widziałem i uważam, że po prostu powinien się budować w tej drugiej lidze na przykład, a szkoda, że skończy tę karierę. No dokładnie, słuchaj, ja tak naprawdę nawet nie powiedziałbym, że miał upadek w pierwszej lidze, on po prostu w tej pierwszej lidze w tym roku nie pojeździł, a dwa ostatnie sezony miał naprawdę udane w tym Gdańsku, więc do końca też nie wiemy, czy to kwestie finansowe, że no wiecie, z żużla wyżyć to też nie jest wcale tak łatwo. Właśnie te kwestie finansowe i jeszcze... No, koronawirus jeszcze na dodatek. No właśnie, dlatego też nie wiadomo, co go tknęło do tej decyzji. A faktycznie, jeżeli tak napisał, że stracił pasję i motywację, no to z drugiej strony nie ma się co dziwić, prawda? Miejmy nadzieję, tak jak Mati powiedział, moi kochani, że ten Mikkel Bech jeszcze wróci. On jest młody, on ma czas jeszcze wrócić. Nie takie historie się w żużlu zdarzały. Trzymamy kciuki, bo to również kolorowa postać. To jest może po początkowe rozgoryczenie, no uniesienie po pożegnaniu. No może jeszcze przemyśli, może no da sobie jeszcze jedną szansę. Bo tak jak słusznie zauważyłeś, raptem dopiero ten sezon był dla niego mocno nieudany. Dokładnie. I jeszcze tylko tutaj podkreślę rzecz, że ja nie pamiętam zawodnika, który tak pięknie pożegnałby się z własnymi kibicami w Gdańsku, przyjeżdżając na swój koszt do klubu i pójść na młyn, na wieżyczkę młynu i dopingować drużynę Wybrzeża Gdańsk. Coś pięknego. Nawet jeżeli wiedział, że to kończy karierę, to dużo zawodników kończyło karierę po sezonie, gdzie tak naprawdę na Facebooku pożegnali się z kibicami, czy... za pośrednictwem innych mediów. On to zrobił naprawdę z klasą i czapki z głów. To było właśnie docenienie nas kibiców. Tak, to jest piękny przykład dla innych właśnie zawodników, że bez nas, bez kibiców, to nie ma waszych widowisk tak naprawdę. I tak jak się przyjęło, że po meczach wygranych i przegranych podchodzicie i zbijacie piątki, to nigdy nie powinien być przymus, a właśnie Mikkel Bech był tego świadkiem. Nikt mu nie kazał przyjechać na to spotkanie, wiadomo, że nie brał w nim udziału, a postanowił przyjechać. On nie jest z Polski, pamiętajcie, więc musiał tych kilometrów trochę przyjechać swoim samochodem. Poszedł do kibiców centralnie, nie za jakąś siatką, że kibice mogli każdy sobie z nim zrobić zdjęcie pamiątkowe i tak dalej. Świetna naprawdę postawa, godna tutaj tylko i wyłącznie naszej pochwały. Także jasne. No i faktem kupił bilet za swoje pieniądze. A, no jeszcze brawo, Dawid, jeszcze wspomniałeś o takiej kwestii. Także ja naprawdę z tego miejsca jeszcze raz życzę Mikaelowi
samego szczęścia pozasportowego, może w innej dyscyplinie się odnajdzie, a jak nie, Żużel cały czas będzie go witał z otwartymi ramionami i wydaje mi się, że bez problemu, jak będzie chciał wrócić, znajdzie angaż, czy to w pierwszej, czy w drugiej lidze żużlowej, chociażby właśnie na takiego zawodnika oczekującego. Może po prostu na większym luzie powinien do tego podejść, nie aż tak ambitnie. Ciężko mi powiedzieć, w każdym razie trzymamy kciuki, żeby do nas wrócił. To co, Mati, jeszcze chcesz coś tutaj dodać do tego? No też jak ty powiedziałeś, no mam nadzieję, że jeszcze znajdzie się osoba, która przekona go do powrotu, bo jednak według mnie on jeszcze nie skończył swojej misji w Żużlu. Dokładnie. Ja, Dawid? Chciałem wam przerwać, bo zauważyłem teraz na Żużelędzie statystyki, że on ładny sezon przyjąłby na przykład w Elite Serien i miał nawet dwucyfrówki w niektórych meczach. I tak trochę martwi, że on po prostu nie chciał znaleźć tej formy, tylko chciał już skończyć Żużlem. Ja się widziałem, że miał chyba dwa spotkania w Wybrzeżu Gdańsku, że miał osoby bardzo spotkania, tak, ale tak. W lidze szwedzkiej to już popylał. Tylko szkoda, że w takim stylu kończy tą karierę. No właśnie, no szkoda, że na tą szwedzką no nie postawił po prostu i w Szwecji się odbuduje, gdzie ma o wiele bliżej. No dokładnie, moi kochani, ale tym właśnie zakończymy. Miejmy nadzieję, że kiedyś Mikael Bech, Duńczyk, złote dziecko duńskiego Speedwaya do nas wróci. Jak nie, no to życzymy mu powodzenia w dalszym życiu i karierze pozasportowej. Także moi kochani, jeżeli odcinek wam się podobał, to zostawcie tą łapeczkę w górę, a jeżeli nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału, to z góry was do tego zachęcam. Zachęcam was również do odwiedzenia mojego Instagrama speedway_strefa oraz do dołączenia do naszej grupy na Facebooku. Link znajdziecie w opisie, moi kochani. Tak więc ja z tego miejsca się z wami żegnam. Żużlowe świry zakręceni w lewo. Ostatnie słowo dla Matiego, Dawida i kończymy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. I jeszcze Dawidek. Dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za wysłuchanie nas, takich opinii. Pozdrawiam PSŻ, pozdrawiam wszystkie drużyny w Polsce. Trzymajcie się ciepło i życzę wam udanego sezonu. Się rozgadał na koniec. No nic, dziękujemy ślicznie. Dobranoc, moi kochani, dobranoc. Wypełniłem dzisiaj to za dnia oglądać, także do usłyszenia, pozdrawiam, cześć.